E4, E5. C63. Jak sama nazwa wskazuje, co na to grać? Wariant jest bardzo ostry. Po pierwsze, nie bać się. Są dwa dobre ruchy. Najbardziej pryncypialna jest roszada. Teraz czarne też powinny zrobić roszadę. D6 jest niedokładne. Z powodu na EF5. Goniec F5. D4. Biały uderzają w centrum, zanim czarny król uciekł. A jak czarne zaczynają od roszady? Czarne zaczynają od roszady. No, gramy skoczek E4. Tu i tu, jak czarny zbije, to mamy piona. Goniec F5. Nie jest dokładne, bo skoczek C5 trzeba odbić. Goniec C6. I mamy trojaczki. Niektórzy to nazywają tramwajem, aczkolwiek nie wiem dlaczego. To są trojaczki na C6, C7 i C8. Dobry wieczór, panie Szuchu. Panie Mariutunie, mi się nie skończyło, ale ponieważ będę grał, to na razie odstawiam. Więc porta nie ma. Co to znaczy pryncypialna roszada? To jest, panie Szuchu, taki skrót myślowy, że roszada jest najbardziej pryncypialnym ruchem, czyli granym zgodnie z duchem pozycji i z zasadami walki sztuki szachowej. Że tak się wyrażę oględnie. Że tak się wyrażę oględnie. Dobra, cofamy się. Tu, no to jak mówiłem, tu gramy D4. I czarny ma problemy. Wieża E1. I król musi maszerować. I król musi maszerować. Nie ma się czym zasłonić. A jak król maszeruje, no najlepiej mu na D7. No ale co to za D7, jak pójdzie na C8, zablokuje wieżę. Dobra, cofamy. Czyli po goniec F5 nie można tak grać, bo to pytanie było goniec C5. Roszada. Jeden dobry ruch, drugi dobry ruch. EF5. Jeżeli roszada, to znowu skoczek E4 albo roszada. Bardzo podobne zagranie. Goniec B6. Goniec G5. Nieprzyjemne związanie. I czarne mają kłopoty. Jeżeli w tej pozycji D6, to roszada. I po goniec F5 mamy pozycję, którą już widzieliśmy. Gramy D4. Czy do tego są jakieś pytania? Jeżeli nie, nie widzę, nie słyszę, to robimy sobie 5 minut krótkich.